W warunkach sterowania produkcją rytmiczną, średnioseryjną, wielkoseryjną i masową stosuje się dokumentację produkcyjną zwaną popularnie systemem planów raportów i kart limitów. Podstawowe dokumenty systemu 1. Zmianowe plany, raporty zastępujące karty pracy 2. Karty limitu zużycia materiałów zastępujące kwity RW 3. Karty braków 4. Dowody przekazania produkcji do komórek produkcyjnych lub magazynów, dowody zdawczo-odbiorcze, kwity przychodowe i tym podobne. Systemy te, bez kart pracy, związane są z okresem czasu, a nie z partiami produkcyjnymi wyrobu. Funkcje zmianowego planu raportu 1. Planistyczna, dyspozycyjna, ustalenie zmianowych zadań produkcyjnych dla poszczególnych stanowisk roboczych. 2. Ewidencyjno-informacyjna o stopniu wykonania zaplanowanych zadań. Zmianowy plan, raport, opracowany jest na każdą zmianę roboczą, jest dokumentem placowym wystawianym oddzielnie dla komórek produkcyjnych pierwszego stopnia lub dla brygad pracowników. Jest on opracowany w 3 egzemplarzach na podstawie wzorcowych harmonogramów produkcji. Informacje zawarte w dokumencie dotyczą opisu zadania do wykonania, wypełnia służba planistyczna komórki produkcyjnej, ewidencji wykonanego zadania, wypełnia mistrz, odbiór zadania przez kontrolę jakości, wypełnia pracownik kontroli jakości, obliczenia wynagrodzenia wykonawców, wypełnia rachuba płac, gdzie w ciągu całego miesiąca nanosi się równomierne zarobki robotników na zbiorcze karty płac. Jeżeli po każdej operacji części przekazywane są do rozdzielni, plany raporty umożliwiają pełną kontrolę ilością robót w toku. Jeżeli wyroby przekazywane są ze stanowiska na stanowisko z pominięciem rozdzielni, typowe rozwiązanie dla produkcji wielkoseryjnej, sekcja planowo-rozdzielcza musi prowadzić dodatkowy dokument w postaci karty przebiegu produkcji. Na te karty nanosi się codziennie z kolejnych planów, raportów, liczby sztuk wykonanych w poszczególnych operacjach narastająco. Karty limitu zużycia materiałów to dokumenty spełniające dwie funkcje: planistyczną, dyspozycyjną, określającą ile materiałów można pobrać do produkcji w czasie miesiąca, ewidencyjną, rejestrującą rzeczywistą wielkość zużycia materiałów w ciągu miesiąca. Karta limitu wystawiana jest w 2 egzemplarzach przez dział przygotowania produkcji na podstawie norm zużycia materiałów i miesięcznych planów produkcji wyrobów. Jeden egzemplarz posiada wydział pobierający materiał, drugi zaś magazyn surowców. Karta limitu umożliwia wielokrotne pobieranie materiałów z magazynu do produkcji. Po wykorzystaniu w produkcji ilości materiału określonego w karcie limitu są one przekazywane do księgowości materiałowej, gdzie następuje wycena zużytych materiałów i obciążenie tymi kosztami kosztów bezpośrednich produkcji. Dziękuję za uwagę. Przejdź teraz do kolejnych elementów kursu.